Cześć, witajcie na kolejnym doświadczeniu. Tym razem umyjemy sobie monety napojem 7-Up. Dlatego, że w napoju 7-Up znajduje się kwas cytrynowy, a jak wiecie, cytryna i kwasek cytrynowy pomaga w ściąganiu brudu z monet, więc sprawdzimy sobie teraz tą teorię, czy 7-Up da radę. Wzięliśmy sobie takie najbrudniejsze monety, jakie trafiłem w tym worku 2 kg, co widzieliście. Widzicie, totalnie zabrudzone monety. Patyna razy 100. Popatrzcie się. Grzyby na tym jednocentówce są jakieś, nie wiem. To jest moneta 1 cent. Czy kopiejki, Związek Radziecki. Tu moneta chyba z Cypru. Zobaczymy, jak się oczyści. Co z niej wyniknie. Mamy dinary jugosłowiańskie. Też brudna moneta, zabrudzona. Ta Uganda Bank. A więc na tych monetkach jest wszystko. Grzyby, mchy, porosty. Brakuje paproci. Dobra, jedziemy. I znowu słuchajcie, robię ten sam błąd co ostatnio, czyli mieszam stopy. No trudno, musiałbym dużo tych doświadczeń robić, ale nie wiem, czy mi się chce. A więc rzucamy wszystkie te monety. One, to jest miedzionikiel, mosiądz. Pewne różnego rodzaju domieszki, większe lub mniejsze. Musiałbym poczytać w katalogu. Znowu ten sam błąd, bo jest mała przestrzeń, jakiś większy słoik, szerszy, albo akwarium bym musiał mieć, żeby każda moneta osobno leżała. No i zalewam to 7-Upem, czyli kwaskiem cytrynowym. No i poleżą sobie troszkę monetki, chyba dam im jeden dzień. No i zobaczymy, jaki efekt. Trzymajcie się i do następnego. Hej! Cześć, witajcie ponownie. Po 2 dniach wyciągłem te monetki z 7-Upa i po prostu wyglądają przepięknie. Moneta z Cypru, którą w ogóle nie szło rozpoznać, jest w idealnym stanie. Znaczy idealnym, przesadziłem, ale jest super widoczna teraz. Widać dokładnie, co tam w niej jest. One są wszystkie tak poukładane, tak jak tutaj widzicie. Więc jak już się nie pojawiło to zdjęcie, jak one wyglądały wcześniej, to za chwilę się pojawi. Na 3 sekundy zobaczycie sobie, jak wyglądały wcześniej i jak wyglądają teraz dla porównania. Popatrzmy jeszcze sobie na chwileczkę, tak jak powiedziałem, ta moneta z Cypru, co w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Teraz ładnie widać dwa ptaszki. Przepraszam bardzo za ten zoom, ale to muszę zakryć cały. Widzicie Cypr? Pięknie, 10 dinarów, bardzo ładny stan. A największy szok to jest monetka z Holandii. Po prostu stan menniczy. Oczywiście monety pozmieniały kolor. Ta druga strona tej Holandii już niezbyt ładna, ale tu przepięknie wyszło. Nawet te 10 szylingów destrukt od majstra. Nawet z niego ten brud zszedł, a więc 7-Up daje radę. Kolory się zmieniły, no bo 3 kopiejki, Związek Radziecki, to one, widzicie, na tym, widzicie, na tym filmie nie widać tak, ale jak zrobicie sobie sami doświadczenia z jakichś zniszczonych monet, to one bardziej zmieniły kolor niż po Coca-Coli, więc 7-Up również daje radę. Rzucam te monetki znowu na jakiś czas. Jak się coś zmieni, to może nagram filmik, żeby was nie zanudzać tym myciem monet, bo to wiecie, można codziennie kręcić o myciu monet, a to chyba nie o to chodzi. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.